Nie ma w nauce nic bardziej ekscytującego niż przypadkowe odkrycie, które okazuje się przełomem w jakiejś dziedzinie. Tym razem w samym sercu Europy, w regionie Lotaryngii we wschodniej Francji, dokonano odkrycia, które może zrewolucjonizować przyszłość energetyki na świecie. Mowa o największych na świecie złożach białego wodoru. Ale co to właściwie jest biały wodór? I jakie potencjalne korzyści może mieć to odkrycie? O tym w dzisiejszym odcinku. W ostatnich latach Lotaryngia doświadczała trudnych chwil związanych z deindustrializacją. Dlatego też, kiedy zespół badawczy z, przepraszam za mój francuski, Laboratoire Géoresources Uniwersytetu w Lotaryngii wraz z francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych rozpoczął podpowierzchniowe badania w tym regionie, mające na celu zbadanie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów metanu i polepszenie możliwości energetycznych regionów, aby osiągnąć te cele, konieczne było opracowanie nowatorskiej technologii badania, która pozwoliłaby na dokładniejsze zbadanie skał z okresu karbońskiego, sięgającego setek milionów lat wstecz. W tym celu zespół zdecydował się na wykorzystanie innowacyjnej sondy SysMog, stworzonej we współpracy z firmą SolExperts. To narzędzie umożliwiło badaczom dokładne analizy gazu rozpuszczonego w wodzie na głębokościach sięgających nawet około 1200 metrów, bez szkody dla środowiska. Początkowe badania miały na celu wykrycie złóż metanu, ale wyniki przyniosły coś o wiele bardziej zaskakującego. W trakcie chemicznego monitoringu warstw skalnych zespół odkrył, że obecność wodoru rosła w miarę zanurzania sondy. Na głębokości 1250 metrów stężenie wodoru osiągnęło aż 20%. Późniejsze szacunki prowadziły badaczy do wysnucia hipotezy, że na głębszych poziomach, około 3000 metrów pod powierzchnią, stężenie wodoru może przekraczać nawet 90%. Biorąc pod uwagę, że na głębokości 1200 metrów złoże w Lotaryngii mogłoby zawierać nawet 46 milionów ton białego wodoru, możemy mówić o ogromnym potencjale energetycznym w skali globalnej. Badacze mają już w planach badania w kolejnych regionach, w tym m.in. w Alpach, Pirenejach czy Nowej Kaledonii. Tym samym Francja dość szybko mogłaby stać się światowym liderem w produkcji tak zwanego białego wodoru, produkując rocznie nawet 3 miliony ton. Dla porównania, jedyne miejsce na świecie, w którym jest aktualnie wydobywany biały wodór, to studnia w Bukarebugu w zachodnim Mali. Jednak jej obecna produkcja to zaledwie około 5 ton rocznie, co stanowi niewielki ułamek w porównaniu z globalną produkcją szarego wodoru, szacowaną na 80 milionów ton rocznie. Ale o co w ogóle chodzi z tymi kolorami? Brzmi jak Gandalf biały i Gandalf szary. Jakie one mają znaczenie? Wodór, najlżejszy pierwiastek wszechświata, jest obecnie postrzegany jako jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań, jeśli chodzi o energetykę przyszłości. Czy to reaktory termojądrowe, ale to jest oczywiście pieśń o bardzo odległej przyszłości, o ile w ogóle, ale też chociażby transport oparty właśnie o wodór. Jednak sposób, w jaki go wytwarzamy, ma kluczowe znaczenie dla jego wpływu na środowisko. Wodór szary to taki, który powstaje dzięki najbardziej powszechnej metodzie produkcji, polegającej na przetwarzaniu gazu ziemnego w procesie reformingu parowego. Choć technologia jest już bardzo dobrze opracowana i udoskonalona, a koszta są niskie, główną wadą jest emisja dużych ilości dwutlenku węgla. Szary wodór obecnie dominuje na rynku, ale ze względu na jego negatywny wpływ na środowisko, producenci poszukują alternatywnych metod. Wodór zielony wytwarzany jest przez elektrolizę wody przy użyciu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Taki wodór nie generuje emisji CO2. Wprawdzie technologia ta jest obecnie droższa w porównaniu z produkcją szarego wodoru, ale inwestycje w odnawialne źródła energii, energetykę jądrową i postępy technologiczne mogą sprawić, że stanie się ona bardziej konkurencyjna w przyszłości. Wodór czarny produkowany jest z węgla. Ten rodzaj wodoru generuje bardzo duże ilości odpadów. Podobnie jak w przypadku szarego wodoru, metoda ta nie jest zbyt przyjazna dla środowiska, ale jej koszta są konkurencyjne, w szczególności w regionach z bogatymi zasobami węgla. Wodór niebieski to wodór produkowany z gazu ziemnego, ale z zastosowaniem technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla, dzięki czemu minimalizuje się emisję gazów cieplarnianych. Póki co jednak jest to wciąż droga technologia, dlatego też nie jest zbyt popularna. I to, co najbardziej nas dziś interesuje, czyli wodór biały, czyli czysty, występujący naturalnie, taki jak ten odkryty w regionie Lotaryngii we Francji. Jest on jednak niezwykle rzadki. Jego główną zaletą jest to, że nie wymaga energii do produkcji i nie generuje emisji CO2, no poza oczywiście energią potrzebną do wydobycia. Jednak wyzwaniem jest jego odnalezienie i ekstrakcja. Jak widzicie, każdy z kolorów wodoru i każda z metod na jego wydobywanie ma swoje unikalne zalety i wady, a także różny wpływ na środowisko. No i w miarę jak świat dąży do
do redukcji emisji CO2, czy w ogóle różnego rodzaju zanieczyszczeń i przejścia na zrównoważone źródła energii, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć te różnice i dokonywać wyborów, które przyniosą korzyści zarówno dla naszej planety, jak i dla przyszłych pokoleń, no bo wiecie, co z tego, że przechodzimy sobie na niby czystą technologię, jeżeli do produkcji tego czystego paliwa musimy bardzo mocno nabrudzić. To się mija z celem, więc takie znaleziska na pewno będą miały znaczenie w tym kontekście. Biały wodór ma ogromne znaczenie, ponieważ nie wymaga dodatkowej energii do produkcji z innych gazów czy substancji. Jeśli teoria badaczy dotycząca obecności wodoru pod Lotaryngią jest prawdziwa i ich szacunki są prawidłowe, to biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na wodór, mielibyśmy olbrzymie zasoby tego gazu w czystej, naturalnej postaci. Aby dokładnie zbadać i wykorzystać ten potencjał, konieczne są dalsze badania. Naukowcy muszą jeszcze znaleźć potwierdzenie na to, że biały wodór jest rozłożony równomiernie na obszarze około 500 km kwadratowych. Kolejnym krokiem jest głębsze badanie koncentracji wodoru na poziomie poniżej 1200 metrów. W Lotaryngii brak jest odpowiednich otworów wiertniczych i badacze mają plan, aby po prostu wykonać głębokie na 3000 metrów wykopaliska, aby potwierdzić swoje hipotezy. Pojawiło się już podobno kilku komercyjnych i instytucjonalnych partnerów zainteresowanych finansowaniem projektu. Kluczem będzie jednak przekonanie francuskiego rządu do tego, że warto zainteresować się, no i wspomóc takie przedsięwzięcie. Jeśli wszystkie kroki zostaną wykonane, prace zostaną przeprowadzone w ramach programu badawczego Regalor 2, który, jak zakładają badacze, może rozpocząć się już w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwa przez kolejne 3-4 lata. Niestety wodór wciąż postrzegany jest jako dość niebezpieczny, zresztą jest. Jest zapalny, ale nie ma ryzyka wybuchu pod ziemią, w skałach karbońskich pod Lotaryngią, ponieważ nie ma tam tlenu, z którym mógłby się połączyć. Jednym z wyzwań będzie więc zapewnienie, aby w trakcie ekstrakcji wodór nie miał kontaktu z tlenem, żeby przypadkiem nie doprowadzić do poważnego zagrożenia. Ponadto wodór jest lekkim gazem, który może przenikać przez najmniejsze szczeliny lub po prostu przedostawać się przez inne substancje. To sprawia, że przechowywanie go na dłuższą metę jest pewnym wyzwaniem. Jednak technologie związane z wodorem są powszechne w przemyśle i transporcie już od dość dawna i potrafimy już w odpowiedni sposób kontrolować to ryzyko. Podczas gdy odkrycie największego na świecie złoża białego wodoru w regionie Lotaryngii we Francji stanowi ważny kamień milowy w badaniach nad tym pierwiastkiem, historia wodoru jest już dość długa, sięgająca setek lat wstecz. Wodór, jeden z najprostszych i najlżejszych pierwiastków, a właściwie najprostszy i najlżejszy, w kosmosie po raz pierwszy zaobserwowano w drugiej połowie XVIII wieku. Choć znany był już od dawna, na przykład jako składnik wody, aczkolwiek niekoniecznie świadomie, to dopiero w 1766 roku brytyjski naukowiec Henry Cavendish zidentyfikował go jako oddzielny gaz podczas eksperymentów z kwasami i metalami. Cavendish początkowo nazwał go powietrzem ognistym ze względu na jego zdolność do tworzenia wybuchowego połączenia po wejściu w reakcję z powietrzem, a właściwie z zawartym w nim tlenem. Było to jednak dopiero początkiem zrozumienia wodoru jako kluczowego składnika naszego wszechświata. W 1800 roku brytyjscy naukowcy William Nicholson i Anthony Carlisle odkryli elektrolizę. Proces, który pozwalał na rozdzielenie wody na tlen i wodór przy użyciu prądu elektrycznego. To odkrycie było przełomem w rozumieniu i wytwarzaniu wodoru. W XIX i XX wieku, w miarę rozwoju przemysłu i nauki, zainteresowanie wodorem jako potencjalnym źródłem energii rosło. Eksperymenty z balonami i sterowcami wodorowymi, chociaż nie były wolne od katastrof takich jak eksplozja Hindenburga w 1937 roku, demonstrowały potencjał wodoru. Odkrycie w Lotaryngii stanowi kontynuację tej długiej historii badań i innowacji w dziedzinie wodoru. Ze swoim potencjałem do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki postrzegamy i wykorzystujemy energię, wodór pozostaje na czele postępu naukowego i technologicznego. A ja po więcej newsów zapraszam Was na naszą stronę internetową astrofaza.pl, także wchodźcie, czytajcie, zapisujcie się na newsletter, który przychodzi do Was dwa razy w miesiącu, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!